Wycieczka wyjątkowa, stąd też wyjątkowa frekwencja. Dzisiaj mamy bardzo duże zainteresowanie, pogoda jest piękna. Mamy tutaj grupy już ponad 50 osób, 50 seniorów, którzy dzisiaj będziemy zwiedzać ogród botaniczny. Seniorzy nie kryli radości, że mogli się dziś wybrać do ogrodu. Jesteśmy wdzięczni Szkolnemu Związkowi Sportowemu za to, że organizuje dla seniorów takie właśnie atrakcje i to, że to jest bezpłatnie i że to jest w takim miłym gronie i w takiej sytuacji, gdzie możemy sobie odprężyć się czy od innych spraw, czy nawet od tego sportu, który uprawiamy, bo my jesteśmy akurat z panią Karoliną zaprzyjaźnieni i trenujemy bóle przy Bólodromie na ulicy Inflandzkiej. Wspólne treningi to jedno, ale wspólne wyjścia w różne najciekawsze miejsca Wrocławia też robią doskonałą robotę. Wyjście razem jest bardzo potrzebne, bardzo dobrze robi na poprawę humoru, podniesienie nastroju. Seniorzy są stęsknieni za sobą, rozmawiają tutaj, cieszą się swoim towarzystwem. No po prostu wszyscy dobrze się czują. Myślę, że jest to bardzo ważna inicjatywa, ponieważ w tym momencie jest możliwość zintegrowania się seniorów z różnych stron tak naprawdę Wrocławia, ale też nas, trenerów senioralnych. Możemy się wymienić doświadczeniami, możemy rzucać różne propozycje związane z naszymi zainteresowaniami na kolejne inicjatywy. Program trenera senioralnego pełni kilka różnych funkcji równocześnie. Jest to doskonały pomysł, widać bardzo duże zainteresowanie wśród emerytów, wypełniają sobie w sposób atrakcyjny ten czas, zwiedzają, odkrywają nowe miejsca. No, pobudzają własną wyobraźnię, jak również poprawiają swój stan zdrowia, i co jest niesamowicie ważne. Teraz wyjście do Ogrodu Botanicznego, ale to nie wszystko, bo kolejne imprezy się już szykują. W planach mamy rozpoczęcie lata z trenerem senioralnym. Będziemy mieć piknik w Zatoce Piratów, będą rowerki, kajaki wodne. Będziemy też mieć festyny na pergoli. O wszystkich planach można poczytać na stronie Wrocławskiego Szkolnego Związku Sportowego.